Hejka kochani, z tej strony Ali i witam was w kolejnym odcinku z aktualizacji na moim kanale. Niestety aktualizacja pojawiła się dziś i pojawiła się w czwartek, ponieważ wczoraj nie chciało mi się włączyć Star Stable, ale no, czytam już wam aktualizację. Working Equitation. Porozmawiaj w Mistfall z Louisem, strażnikiem z Jarwiku, by podjąć wyzwanie Working Equitation strażników z Jarwiku numer 2. Ten stały wyścig codziennie znajdzie się na wybiegu w Dundul. Po jego ukończeniu otrzymasz 150 punktów doświadczenia dla konia. By wziąć udział w tej rywalizacji, musisz mieć dostęp do Mistfall i ukończyć u Louisa pierwsze wyzwanie Working Equitation. Ja nie wiem, czy mam to pierwsze, ale jesteśmy na miejscu, na pewno ten wyścig, więc najwyżej zrobimy dwa. Rekwizyty wybiegowe. Teraz wybieg w Mistfall też ma system rekwizytów wybiegowych. O, ale super. Jak zwykle możesz wybrać spośród trzech różnych zestawów. Mamy skoki przez przeszkody, Working Equitation oraz minimalistyczny zestaw, który jest świetny do odrywania zajęć dzieckich. Okej, zobaczymy to. Kliknij tablicę ogłoszeń, by wybrać coś dla siebie. Zmiana magicznych koni. W tym miesiącu powracają Telina i Campos. Telina i Campos. Dobra, są te morskie. To wy już na pewno znacie. Następny tygodni. Ty i twoi przyjaciele macie zaproszenie na obozki zachód. Przeżyjecie lato marzeń na ranczu Starshine. Dobra, już rozumiem, o co chodzi. I jeszcze wam powiem w jakimś tam odcinku, bo nie wiem, czy aktualizacje pojawią się w następnych tygodniach, bo jak wiecie, są wakacje i nie wiem, czy ja gdzieś nie będę przypadkiem, gdzieś nie pojadę. Jak pojadę, to bardzo przepraszam, ale nadrobimy te aktualizacje wszystkie. A teraz lecimy na ten wyścig. Louis. O, mamy to. Kolejne wyzwanie dla niestrażników. Tak się cieszę, że jesteś. Mnóstwo ludzi przybyło do Mistfall od twojego ostatniego przejazdu po moim torze. Zarządzanie sesjami treningowymi jest naprawdę fajne, kiedy mogę poznać więcej ludzi. Kiedy chcesz dostąpić zaszczytu i być pierwszą osobą, która wypróbuje mój najnowszy tor? Nie wiem, czy taki to zda. Czy mówię, ale dobra, robimy. Okej. Tutaj skręcamy. Hop. Aha. Galopem. Może pustym. Okej, co to są za beczki? Okej, dziwny ten slalom beczkowy, jakby dziwny jest. Dobra. Aha, jest tutaj samochód. No fajnie. Samochodem wjechali na plac. Widzieliście kiedyś, żeby samochodem wjechali na plac jesiecki? Ja nie. Znaczy wiem, że na tym, na tej. Zapomniałam, jak to się nazywa, ale w jakichś tam zawodach jeździeckich. Wjeżdżałem samochody, ale dobra, nieważne. Fajnie. Hop. Hop. Już koniec. No dobra, fajnie. Kolejne wyzwanie dla niestrażnika. Proszę wróć za niedługo, żeby się ponownie przyjechać.
i przyprowadź przyjaciół ok. Nie mogę się doczekać, żeby poznać nowych ludzi. Okej, to mamy. Zrobiony wyścig. Jakbyście słyszeli jakieś trzaskanie, w sensie nie trzaskanie, tylko dźwięk otwierania drzwi, to przed chwilą moja mama przyszła do mnie. Ale pokazałam jakby, że nagrywam, więc okej. A, to są skoczki. Ej, ale mega super te przeszkody. Już wiem, gdzie... Dobra, nie będę wam spoilerować. Okej, B. Working equation jest super! Hej. Ej, no, Star Stable się postarała. I co to jest ten dziwny wyścig? Aha, to jest taki jakby tor wszystkiego dla początkujących. Rozumiem. Dobra, to się przyjedźmy po tym niby torze dla początkujących. Tutaj są ludzie. Przeszkódki. Aha. Ludzie, właśnie zobaczyłam, że... Aha, czyli przez drąga też trzeba było skoczyć. Rozumiem. Dobra, co ty my tam jeszcze mamy? A, mamy te magiczne konie. Okej, no to idziemy do magików. Jesteśmy już u koników. Sam akurat na plaży. O. Pozdrawiam Fajzy Purple Puff. I zapraszam na jej kanał. Okej. To jest Telina. Ojejku. Ja ogólnie ich nie będę kupować, ponieważ nie lubię tej rasy. Może kiedyś się skuszę, ale na pewno nie na tę linę. Pokażę wam ten. Hop. O Boże. Nie, jaki okropny fał. Podziwiam ludzi, którzy lubią te konie. Kosztuje 850 tokens. To jest kompos. Kompos jest okropny. No i oczywiście kosztuje też 850. I mają jeszcze te płaszczki. Wydające płaszczki. Kosztują 400. A, to jest Pandarai, przepraszam. One są też w Pandorii, tylko takie większe. I jest ta druga. No dobra, to to jest już koniec tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę i suba na moim kanale, żeby nie pominąć więcej takich filmików. I jeszcze raz przepraszam, że film pojawił się później. I pa!